Ta aparatura umożliwiła wymianę mm, sprzętu w bardzo wielu zakładach opieki zdrowotnej. O tym, jak wielkie były potrzeby inwestycyjne, świadczył wyniki naszej kontroli, bowiem badaliśmy <klujemy> zakup i wykorzystanie aparatury w pewnym zakresie. Była to aparatura głównie do diagnostyki i analizując sytuację tych zakładów przed otrzymaniem dofinansowania, te zakłady posiadały wówczas 321 aparatów z zakresu, który kontrolowaliśmy. I ten sprzęt był już umorzony w 85%. Analizując wiek tych urządzeń w poszczególnych grupach wiekowych, można było stwierdzić, że najwięcej tych aparatów miał, było w grupie powyżej 8 lat, czyli były to urządzenia już w wielu przypadkach wiekowe. Urządzenia, które nie gwarantowały wysokiej jakości badań diagnostycznych, urządzenia, które nie zapewniały powtarzalności wyników, urządzenia, które w pewnych sytuacjach mogły stworzyć nawet zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów.